Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i witam na mojej stronie wideomarketing.pl. Chciałbym tutaj przedstawić krótki test oprogramowania. Krótki test oprogramowania do telepromptera, który otrzymałem do sprawdzenia. Jest to wersja następna, różniąca się od poprzedniej dostępnością polskich znaków. Skupię się na razie na problemach, które autor softu chce rozwiązać. No a na początku, jak żeście zauważyli, zobaczyli otwarcie oprogramowania. No i w końcu jesteśmy na edytorze tekstu. Prompt B1 wersja beta. Oto plik tekstowy, który będę testował. Plik skopiowałem, a potem wkleję do edytora. Na razie wpisuję kilka znaków ogólnych. Znaki polskie niestety nie chcą się wpisać bezpośrednio do edytora. Dokonałem wklejenia używając chodki CTRL oraz klawisza V klawiatury. Pojawia się tekst, ale z brakami polskich liter. Tutaj pokazuję właśnie kilka przykładów. Si brakuje. Tutaj widzimy brak A, ale zaraz zmienię ustawienia programu na Arial C i wszystko wraca do normy. Polskie literki ładnie powróciły na swoje miejsce. Przedtem był Arial Baltic. No, przesuwam tutaj sobie nasz tekst wklejony, uzupełniam tam, pokazuję właśnie, że można wpisać bez problemu znaki angielskie, zyty, natomiast polskich nie za bardzo. No i takie przesuwanie tekstu. No i zaraz pokażę fajną sprawę tutaj w porównaniu do poprzedniej wersji. Zaciemnienie reszty ekranu, znacznie ułatwiające skupienie się oraz potem czytanie. No i w tej chwili zapisuję po prostu ten plik z edytora w wersji prompt, którą wymyślił sobie, wersji pliku prompt, którą wymyślił sobie autor tego softu. No i jak zaraz zauważycie, filmik jest zrobiony na programie Camtasia. No, parę wniosków końcowych. Mogę tylko powiedzieć, że teleprompter znacznie ułatwia mi życie. No i jeżeli autor upora się do końca z wpisywaniem polskich znaków, to oprogramowanie to mogę spokojnie, z pewnością polecić wszystkim chcącym kręcić filmy i na poważnie się zajmować wideomarketingiem. No, na sam koniec mogę tylko zaprosić do skomentowania tego wideo na moim blogu, ewentualnie skomentowania funkcji tego oprogramowania, tego telepromptera przez ich użytkowników. No, mogę tylko powiedzieć, że jest również wersja light, bezpłatna, także warto ją wypróbować, jeżeli ktoś zamierza kupić sobie wersję płatną, tak jak ja to kiedyś zrobiłem. Na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki ze strony wideomarketing.pl. Zapraszam do komentowania tej sprawy na moim blogu.